Siemano mordeczki, z tej strony Assassin, jest dzisiaj ze mną Wrixer. Siemka. No i w końcu powracamy po tylu dniach przerwy. Przepraszam za to z góry, ale po prostu szkoła, jeszcze raz szkoła, trzeba było załatwiać dużo spraw. No i w sumie co, jesteśmy na Cube Game, gramy w Bad Borsiki. No i Wrixer, ile ma być łapeczek? Może 90? No dobra, no to 90 łapeczek. No i mordeczki nie przedłużamy, lecimy. Tak więc mordeczki, wystartowała nasza arenka. Ogólnie przepraszam was za mój głos, ale po prostu jestem przeziębiony, no bo wiecie, no kurde, chodzi się do szkoły, tak, w tą zimnicę. Nie no, w sumie u mnie nie jest zimno, ale no po prostu się przeziębiłem i nie jest za dobrze. Znaczy się nie, no nie jest źle też, ale wiadomo, lepiej ja być tam, zdrowym. Ja tam, kiedy ty coś zbierasz, to ja swoje podstawowe zajęcie zrobię, papasy. Będzie ginął, babaś. No nieładnie, nieładnie. Ogólnie pewnie zapytacie, do jakiej szkoły chodzę? Chodzę do technikum informatycznym, na profilu informatycznym. Ogólnie jest fajnie wszystko, więc naprawdę jest gitarka. Ogólnie możecie napisać w komentarzach, do jakich wy szkół chodzicie, czym się interesujecie i w ogóle, bo tak w sumie fajny kontakt z widzami mieć, bo ostatnio nie robię live'ów, mam trochę mniejszy kontakt z widzami. No i fajnie by było, jakbyście coś tam, wiecie, pisali, jakieś komentarze czy coś, bo będzie naprawdę bardzo milutko. No tak a propos, ja idę już do zielonych. Ja idę już na środek, zbieram emeraldy. Ja idę do zielonych, bo muszę, bo sobie przynajmniej rzeczy zrobię. Dobra, zawijam do nas. Hey, wake up. O nie, będą mnie pałkować. Poke. Dobra, zobaczę po odcinku, co się dzieje. Wrzucam emeraldy nam do skrzynki, więc jak coś to nie bierz, kumplu, jakbyś mógł. Dwa diaks ja też środek, mam, ja teraz lepsze nam piece. I ja lecę na środek, dobra? Bo ja sobie wezmę jeszcze te emeraldy, skompletuję i będę miał już cały diaksowy secik. Ja już jestem na środku. Widzę właśnie. Cię, ja jestem za tobą właśnie. Więc tu typie. Dobra, to ty leć na niego, a ja biorę emeraldy. To jest good idea, powiem ci. Tak, a ty co masz w szkole? Teraz przerabiacie, co? Ja jestem na profilu humanistycznym. A ogólnie nie wiem, słuchałeś może nuty Multiego, to co wypuścił? Plecaka i pytasz mnie? Ogólnie tak, powiem, plecak jest w sumie spoko. Nic nie mam do tej nuty. Pewnie wy, jeżeli w Rixer nie wada, to wy będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ale to, co wyjdzie z BDOS-em, co Multi będzie nagrywał te diamenty, to się nazywa, to jest tak epickie, to będzie takie fajne. Przynajmniej z zwiastunu. Zwiastun jest fajny, powiem wam. No, a teraz też w kinach ma wyjść film nowy Patryka Wegi, tego co nagrywał Pitbull itp. Botox, i teraz jest o służbie zdrowia w sumie. I powiem wam, że tak w sumie fajnie, tak fajny filmik widziałem zwiastun. No, a powiem wam tylko tyle. Mój tata jest akurat właśnie, pracuje w takich ratownictwie medycznym, i powiem wam szczerze, że tam co on pokazuje, to wcale nie są kłamstwa. Serio? Seryjnie. To nie są kłamstwa, co jest pokazane w tym filmie, jak... A widziałeś jak ten pokazał... zwiastun? Tak, bo on mi pokazywał, on się z tego też tego Beckhamanie. Kuma, ej, pa, lecą do nas. Skurczybyki. Pa, diaksy jeszcze wyrzucił, co za gościu. Ja ci tu rzucę, to możesz zebrać. Bo ja ich zaatakowałem, nie? Oni pomyśleli, że oni będą takie kuman. A oni łóżka, a mają łóżko, gościu ma laki. Bo jeszcze diaksa od niego zgarnąłem. Nie, wolałem do nich nie iść z żelaznym mieczem, nie będę do nich las. Oni mają i tak obudowane. Tylko nie mają tam drewno budowane. Wiem. To. A sobie w międzyczasie nam obuduje wyro. Dlatego robię sneaky biki, chłopie. Już. On jest na sneaky biki, ja wjeżdżam na pełnej. No, ty tam wolisz na pełne, ja to wolę się poskradać, chłopie. No, ja wiesz, i gitara. Panie, jak ja z pełną pompą wjeżdżam, to ha. Wiadomo, ty. Kurde. Ogólnie bardzo się cieszę, bo przyjęliście świetnie, naprawdę bardzo świetnie Cave Wars z Natalą, co mi się naprawdę bardzo spodobało. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, co mogą napisać? Natala, cześć? Skoro o Natalii mówimy, to Natala. Dobra, no to Natala napiszecie. Ej, goście ma najprawdopodobniej cheaty.
Albo i nie wiem w sumie. Ale bił jakby miał, jak to się nazywa, makro, wiesz? Gdzie jest nasz... Dobra, tu jest. Mam 8 emeraldów. Zawijam, dam tobie emeraldy i będzie fajnie. Ostatnio niestety, co przypomnę, trochę tego syfu tam z tym makro się ostatnio porodziło, więc... No, bez kitu. Ludzie coraz częściej grają na makro, a potem przychodzą z pretensjami, że nie wiedzieli, że na innych serwerach można było. No, chcesz... To... Co, ty żeś spadł, czy co to się stało? Nie, ja tak... jestem za tobą. A, dobra. Trzymaj, to ci się może przydać w sumie. A ja sobie biorę, mamy 7 diaksów. Co by tutaj szarpa na 100%. Hejsta i ten pole regeneracji. Jeszcze osiągnięcie odblokowałem, widzisz? To się nazywa. To sobie odblokowałeś, mi nie. No wiem. Masz w sumie ponad... szkoda, że tak nie ma drużynowych. Znaczy nie, bo ja pewno mam to odblokowane i dlatego. A, no luz. Ale to i tak się nie odblokowuje, nie odblokowywuje drużynowo. Jezu, jak mnie dziwnie słychać pewnie teraz będzie. No i tak. Okej. Dobra. Ja tam mam funkcjonalną tą zbroję, nie? Przewiewną i te sprawy. Kumam. A, nie. Ergonomiczna. Latem chłodzi cię, zimą grzeje, tak? Dokładnie. Dobra, oni się tam zajmują czerwonymi, a ja lecę do nich. Mhm. To będzie taka akcja. A ja bronię. Gitara. Cześć, typie. Tak, gościu ma killaurę, banuje. Dobrze, że mu strefę założyłem. Robimy z czerwonym. W razie czego będzie dowód na nagraniu. Kolejny tytuł odcinka będzie banujemy cheaterów. Co odcinek? Coś robimy, banujemy albo coś. Kurde, no. Ale powiem wam, że to gardło jest tak strasznie. Byłem na meczu Śląsk z Legią. Śląsk wygrał. Jak to moja drużyna jest ulubiona. Wygrali i ładnie. Dobra, wbijaj. No jak zwykle na pałę. To ja rozwalam tych grup egzekucji. O, kolejne ten osiągnięcie. Dobra, ty bierzesz jednego, ja drugiego. I to jest po prostu ty... Dobra. Jo, a to jeszcze różowy został. YouTuber. Nie no, to nie jest YouTuber, żebyście nie myśleli. Ale chodzi o prefiks ogólnie. No tak. No my jesteśmy przed VIP-ami teraz. No teraz mamy prefiks VIP-a na tabie. Bo wybieraliśmy na szybko, bo trzeba było szybko przejść, bo taki failik mały był. Dobra, jest ten gość tu. No i zapuścił Silverfisha. Plemniczka trzeba uważać. Leć! Dobra, wyleciał. To ja mu niszczę wyro, dobra? A ty go będziesz... No, oho! Ty już... A czekaj, a można jeszcze zniszczyć łóżko? A nie, już zniszczone. Dobra, mordeczki, chodź tu. Chodź, się szybko pożegnamy, tak o. Czekaj chwilę, tam ci, żeśmy się... Ojoj! Ale się zagubiłem. Czy się zaciągnie? Czekaj, TP asasynek, bo ja jestem na innym lobby. Dobra, dawaj, szybko. Dobra, dawaj, tu. Pies cięć. Tak więc, mordeczki, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za oglądanie tego odcineczka. Zostawcie suba, łapeczkę w górę. Zajrzyjcie także do mojego grafika oraz gościa, który robi animację, że tak to nazwę. No i w sumie tyle. Dzięki wam, no i cześć. Cześć.